Dzień dobry, witam was gorąco, bardzo serdecznie i naprawdę wspaniale. Siedzicie wygodnie w fotelach? Jestem pewny, że tak, więc możemy zaczynać kolejny cudowny, jakże i nie wspaniały odcinek Zagrajmy w Gothica. Gra, która po prostu miota jak szatan, gna jak szatan i w ogóle jest świetna, cudowna, wspaniała. Same superlatywy, tylko czasem trochę denerwuje, ale to tylko trochę. My idziemy szybko do Xardasa, powiemy, że mamy i może spróbujemy się przeteleportować do nijakiego nowego obozu, starego obozu. No. Żeby tam sprawdzić, co się dzieje. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe, ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uriziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. Dobra. Jestem magiem. Nie wiem, czy potrafię posługiwać się mieczem takim jak Uriziel. Jest na to sposób. Ale najpierw naładuj miecz magiczną energią. Wróć jak najszybciej. Dobra. To najpierw zajmiemy się, tak jak mówiłem, tym, o czym żeśmy planowali od dawna, tylko nie wiem, czy po prostu wystarczy im wszystkiego, tak? Nie, no powinno wystarczyć, dobra. Spróbujmy do tego. Przyjmij się do magów ognia. Hej ty! Co tu robisz? Uciekaj, albo wezwę straż. Podejrzewałem, że prędzej czy później ktoś spróbuje użyć pentagramu. Ale w odróżnieniu od tego zdradzieckiego kowala Stone'a, ciebie już nie potrzebujemy. Gdzie jest Stone? Nie masz tu za kratkami. Ale ciebie czeka miły, przytulny grób. Brać go, chłopcy! Posiekać go! No jo. Ale dużo to mi nie robicie. Zbierać wszystko, co oni tu mają. Koristo, wo! Trochę ma tych. Pierdół. Niekończony miecz. Drago. Trażnik. Teraz użyję z tego i możemy dalej lecieć. Jeszcze nie możemy lecieć, bo przecież Michał nie ma stopera. Michał pomyślał, że stoper jest niepotrzebny i włączył tam stopera. Tak więc decydując, chodźmy dalej. Chodź, kruku, chodź. Ja jestem tą najlepszą broń niby.
Kuźwa mać, wczytaj. Dobra, jakiś styl, lecimy odwrotnie. Najpierw to załatwimy. Będzie przerywać tego komba. Kuźwa, gdzie to jest? Tu jest coś. Hej, ty! Dobra. Spieprzaj, dziadu. Prostsze, dobijać jak łukiem. Pal się, śmieciu. Kuźwa! Wiem, kuźwa. Jakie to jest głupie, zapomniałem sobie zapisać znowu. Dobra, zaraz pokonamy ich, spokojnie, ja to muszę tylko pomyśleć, jak to zrobić. Siły mi brakuje, dobra. Na razie to. Brakuje mi jednego punktu siły, żeby tego użyć. Będzie mściwa stal. Nic temu nie będzie. Nie że obrażenia, ale kij z tym. Dobrze sobie coś, co mi bardziej pomoże, jeśli chodzi o walkę, no nie? Bo teraz mam 120 obrony przed bronią. Hej, ty!
Spadaj sto... Żeby się założyć. Jeszcze tego pożałujesz. Spokojnie. Jedna ręczna jest jakaś silna w miarę? Nie ma, no dobra. Nabijajmy. No i dobra, zacząłem czytać emocje, jesteś się dalej. Ile ma ten cios łapał? Uwaga, idzie kruk. Kruku. Prawo kruka. Znaczy, że taki prawo kruka jest takie mocne, tak mówili. Chuja, prawda. Dobra. Teraz sami jeszcze trzeba. I mechanicznie trzeba. A mogę jakąś armię ciemności zaprzyzwać? O, przepraszam, przywołanie szkieleta. To sobie zrobię. Armia szkieletów mi pomoże. Do ataku, wariaty, do ataku, kurde, a nie stoi ta.
No i dobra. Oni sami se tu porobią robotę. Chcieli zginąć od nich, proszę bardzo. Powybijalni. Wszyscy powybijani. Lekka kurza jakiej bełty. Spoko. Mamy. Tak to się robi, a nie. Nie zwycięstwa. Nie pomyślałem o tym wcześniej, kuźwa. To wszystkie moje pierdoły tu są. Bo tu potem jeszcze uwolnię tego Stone'a i mi Stone'a zabiję, no i co wtedy? Tak słabo deczko jedziele, nie? Ciekawe gdzie ich reszta jest. To padł. Miecz Arto, bełty. No i chodźmy my to, załatwmy to po męsku, po mięsku bym powiedział. Jak się tu dostałeś? Czekaj no. Czy to nie ty walczyłeś z naszymi ludźmi w wolnej kopalni? Twoi ludzie nie mieli prawa jej atakować. Musiałem zapobiec twoim szalonym zapędom. Rozmowa ze mną takim tonem wymaga pewnej odwagi. Ale zjawianie się tutaj tak po prostu to już zwykła głupota. Osobiście dopilnuję, żebyś już nigdy nie wszedł mi w drogę. O kuźwa, szybki jest, ja pieprzę. Szybki to on może nie jest, no ale... Trzeba to inaczej zrobić, dobra, trzeba to... Czego najpierw trzeba było, bo najpierw zamrozić, no nie? Bo wtedy to... Omycy tam stał. A więc pierwsza lodowa fala.
Chcesz to co spieprzać? Ani się wasz używać czarów. Ani się wasz używać... Gomez, goodbye! Klucz do lochu, klucz Gomeza, otwiera skrzynię piwnicy magnatów. Którą skrzynię? Klucz do... Klucz do... Otwiera drzwi w zatopionej wieży. Starego obozu. Gdzieś skrzynia. Otwiera główne drzwi do składowiska w piwnicy magnatów. Dobra. Chodźmy do tej śmiesznej piwnicy magnatów. To jest chyba piwnica magnatów, no nie? To takie pierdolę, są jakieś bryłki, nie bryłki. Pieryłki, nie pieryłki. To nie lochy są. Ja idę zaraz uwolnię tego stołu, bo ja wiem gdzie to jest. No i tędy można wyjść. Dokładnie. Ja myślałem. Krwawe ostrze, dobra. Chodźmy do tego lochu. No i tak to właśnie wynikło. Tak żeśmy powybijali tych wszystkich pierdofonów. Tak, idę do tego. Gdzieś tu były lochy, sobie zapamiętam. Tam chyba są lochy. Jak zgadłem. Czego chcesz? Nie wyglądasz mi na jednego z siepaczy Gomeza. Masz rację. Nie pracuję dla Gomeza. Więc jak się tutaj dostałeś? Tylko Gomez ma klucz do lochów. Dostałem go od niego. Chcesz powiedzieć, że to ty załatwiłeś Gomeza? Dokładnie. Stary, nie wiedziałem, że stać cię na coś takiego. Ale cieszę się, że ten przeklęty bandzior dostał wreszcie, co mu się należało. Ale dlaczego mnie uwolniłeś? Usłyszałem, że siedzisz tu zamknięty i pomyślałem, że mógłbym załatwić Gomeza i zwrócić ci wolność. Cóż, wielkie dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Wpadnij kiedyś do mojej kuźni, to pogadamy. Do Ja bo to jakieś... Odłóż tę cholerną broń! No mówię, może powybijać, by nie wiem, czy by tutaj nie wyskoczyli nagle, no nie? To teraz mogę na spokoju. Mam bez pierwszej dziadu. Teraz mogę powiedzieć, że na spokoju mogę iść do nijakiego... O, nawet jeżdżaty coś sprzedawałam, bo takie pazury są... O, ile tego? Wow, wow, ale hajsu. Odrin. Odrin. Tylko
poczekać, tutaj może dla mnie stanę zrobić, jak będę u ciebie w kuźni. Nie mogę drożna wykręcić. Przepuść mnie. No tak, będę wyjdzie do kuźni. Jest tonę. Dobra, to ja się przeniosę do tego nekromanty. Teraz. Ja mam tu miecz blizny, krwawostrze. Gniew i nosa. Ale ten jest ładniejszy. Nie z blizny. Dobra, ja sobie tak teleportuję się. W końcu. Może. Tak, teleportuję się tam. 9. Nekromanty. Powie mu, co odkryłem. Chociaż to już było, to tam nie muszę za dużo mówić. O tym, ale... Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną, wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w zatopionej wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Tak. Zatem... Dobra, to znamy. O, bywaj. I ile mam punktów nauki? 20. O pieruna, to jest słabo. Szósty krąg. Tchnienie śmierci. Dobra, ja teraz się znowu teleportuję do magów ognia i mi się chce strasznie siku. Serio wam mówię. To jest bardzo poważna sprawa z tego, co mi się wydaje, jak mi się chce siku. O, jeszcze tutaj do mnie pisze na tym, na skrzydle. Dobra, dobra, co się nam tu sprawdzi? Znaczy nie na Skype'ie, na tym. No, dobra. Mięsień potęgi. Talizman orków, tak. Ile zostało, na zobaczymy co mi powie. A, jesteś. Mam u ciebie dług wdzięczności za wypuszczenie mnie z lochu. Wiesz, tak sobie myślę. Nie mam nic cennego, co mógłbym ci dać, więc może zamiast tego wykuję dla ciebie coś specjalnego. Może jakiś pierścień albo coś w tym stylu. Dlaczego Gomez kazał zamknąć cię w lochu? Ten sukinsyn ubzdurał sobie, że spiskuje potajemnie z magami ognia. Nie zabił mnie tylko dlatego, że jestem najlepszym kowalem w całym starym obozie. No i wrzucił mnie do tej zapluskwionej celi i wypuszczał tylko wtedy, gdy była dla mnie jakaś robota. Możesz dla mnie wzmocnić tę magiczną zbroję? Jasne. Daj mi ją i zaczekaj chwilę. Na pewno, robiąc miecz, wzmocni zbroję.
Oto twoja wzmocniona zbroja. Teraz jesteśmy kwita. Do zobaczenia. Wzmocniona zbroja. Wzmocniona magiczna zbroja. Ma tak. 100 ma przed bronią, 600 sztuk kosztuje. Ja mam teraz statystyki, łopieruna. Jesteśmy takimi kocurami, że to większy też chyba jeszcze nie widziałem. Dobra, przyjmijmy się teraz do magów ognia. O wody. No magów ognia, wody i w ogóle czego tam jeszcze. Aha, mana się skończyła, spoko. No nie spieprzone troszeczkę, no ale kij z tym. Witaj przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Cześć Milton, wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Do zobaczenia. Obyś wrócił. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli... Dobrze. Chodź za mną. Dobrze, kochani. W takim wypadku ja dzisiejszy odcinek zakończę na tym. Tak, mam więc nadzieję, że wam się w jakimś stopniu podobało. Do usłyszenia, do zobaczenia i w ogóle hejoszki.